holu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oglądać można wystawę prac plastycznych podopiecznych Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem. Powstało ono w kwietniu 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem. Posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzimy świetlicę terapeutyczną dla osób z autyzmem. Są to dzieci, ale młodzież, ale również dorośli. Prace, które obejrzeć można na ekspozycji w GOKiS, powstały pod opieką artystów ze stowarzyszenia Yes I Can w ramach projektów Sztuka Czystych Serc, współfinansowanych przez PZU. Staramy się prowadzić zajęcia terapeutyczne dla nich i jednym z takich przejawów tych zajęć są widoczne z tyłu obrazy. Osoby z autyzmem to są osoby, które mają kłopoty w kontaktach. Często nie mówią i te obrazy są jakby jedyną możliwością jakby kontaktu z innymi ludźmi. Myślę, że to są ciekawe rzeczy dla innych, bo pokazują być może w jaki sposób oni widzą świat. Celem Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem jest m.in. pozyskiwanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i innych form wsparcia. Początek każdego roku kalendarzowego to czas zabiegania o chętnych do przekazania 1% podatku. Szukamy pieniążków, tutaj są rozłożone takie ulotki. Jeżeli ktoś nie wie, co zrobić ze swoim 1%, no to bardzo zapraszamy. Mamy pod opieką około 30 podopiecznych. No i brakuje nam pieniędzy, no musimy zatrudnić 5 wychowawców, no trzeba zapłacić za lokal, media. Prosimy o wsparcie.